Tak jest, witamy wszystkich już ze Skoczowa. Wisła w Skoczowie. Ja jadę właśnie na Wisłę. Takie znaki się mi podobają. O! A to co? Strefa wolna od COVIDian. No widać, że idiotów też tu nie brakuje. Znaczy się, że robani ma prawa tutaj jechać, bo jest COVIDianinem. Według oficjalnej propagandy. No ale cóż. Wiadomo, debili nie brakuje. To już Ustroń, WTR. No dobra, powiedziałbym, że pseudo rowerzyści na elektrykach. Wszystko na elektrykach. Ludzie, czy w ogóle chce taszczyć takie ciężary? Mamy lekkie zaskoczenie zmieniona WTR-ka między Wisłą a Ustroniem. Wcześniej się jechało bardziej z prawej strony, bliżej drogi. I gospodarka prawnikowa. Początek. Thank you.
Bagażnik na 3 rowery. To była komunikacja zastępcza kolei śląskich z racji tego, co tutaj się dzieje. Tak, to już Wisła. Widać, nie ma ani perunów, ani żadnych glajzów. Robota w re. I dobrze. Za to rano. Apartamenty. O, niemieckie. Wypożyczalnia kamer sportowych. No, widzicie. Ja. Kolejna. Serwis. Wypożyczalnia kamer sportowych GoPro. Ja czerwone mam. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieku. Nabożeństwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Syn i Duch Święty. Amen. Zanim usłyszałem jej szczupuru, dziękuję wszystkim za obecność. Księgom, kapelanom Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Wginał się woda leje, Wisła czarna. A ja tu był w podstawówce w tym ośrodku na wycieczce. On był długo taką ruiną, ale widać, że jest pięknie zrobiony. Tak samo jak i ta druga. A wodospad jak był, tak jest. Skocznia. Tak, no to można powiedzieć, jestem na trasie Wisły 1200.
fajnie być dziś o górę. Jak ktoś rozpoznaje, stok narciarski Cieników. Było się tu w tym sezonie narciarskim. Roz, bo roz, ale się było. A tam są klepki naprzeciwko. To teraz jedziemy po trasie narciarskim. Widoki, ogień petarda. No i mamy już w tym momencie dolną stację wyciągu Wisła Cieńków. Tak, było się tu było. W tym sezonie tylko roz. I to było gwiazdo przed zamknięciem stoku. W marcu czy jakimś, w lutym. Nie wiem, jakby było, ale... W każdym razie całe zamknięcie stoków to było kompletnie nieporozumienie.
i teraz taką ścieżką aż do Drogomyśla. I ponownie skocznia. Jest Wisła Malinka. Skocznia narciarsko imienia Adama Małysza. A na zdjęciu kamień. Tak, ja tam był na samym wirku. Tamże był, jak się ten wyciąg kończy. Teraz to lepszy widać. Ale jedno jest pewne, że to trzeba mieć pieruńską odwagę, żeby skoczyć tak. To w telewizorze tak nie wygląda. Ale na żywo, ja tu był, jak skokali. Ja ze Stochem, że się wtedy spotkał. Z Małyszyn, z Żyłą. Ja. Także fajni goście po prostu. No i pętla zamknięta. A tutaj po prawej stronie zaczyna się Wisła. Od ujścia potoku Malinka. Potok Malinka uchodzi do Wisełki, tej, która wypływa z jeziora Czarniackiego. I tworzy się Wisła. Królowa Polska rzeka. Są utrudnienia w przejechaniu przez główną drogę. A jak słychać, idiotów nie brakuje.
No teraz już trochę zjechał z Wuteru. Tak trasy rowerowej. O, taki coś powinno być. Ale tu jest stary Wuter. No całkiem niezła ta trasa, to już jest już prądowka tutaj. Asfalt super. Uda, będzie wolno do pieszych robić. Jest ok. Nic innego jak stacja narciarsko-paleńca. Pociąg chodzi. Znaczy się, że nie poszli z torbami. Ale widać, że on jest jakoś chyba odnowiony, ten wyciąg. Dwa roki, że już tu nie jeździł na nartach, bo przez dwa sezony narciarskie nie chodzili. Ani sezon 2019/20, ani 2020/21. Zamknięte było. Pierwszy sezon no to z powodu ciepłej zimy, a drugi sezon no to wiadomo z powodu tej głupiej pandemii. Ale jak tylko będzie możliwość w następnym sezonie 2021-2022 Roba tu przyjedzie na Ski Rajza. No dobrze, niech chodzi wyciąg. Jaszowiec się zmienił. Chodnik zrobiony. Jakiś skatepark powstał. I stacja obsługi rowerów. I stojanki. Na harbu to muszę. I tradycyjnie smart poli prędko. Tu jak ktoś nie wie, to jest Muzeum Józefi Kossak. Dwór Kossaków. Tutaj też żyła i tworzyła pani
Zofia Kossak-Szczucka. Albo jak też to woli, Szatkowska, bo ona miała, z tego co wiem, to dwóch chłopów. Tu wyszło urbeksy robić. Będzie już pilnowany przez ochroniarza. Cały park to był ośrodek wypoczynkowy harcerski. Wystawione na złodziejkę. Ale dziecka nie patrzy. Józef poczuje po targu. Jak na tym targu to można kury kpić. Kury różnego rodzaju, takie sprzęty rolne, ale i też artykuły przemysłowe. A że roba mu kury, to trzeba chce mieć dobre wajca. Ja czasami będzie kupował w mieście, w sklepie, tyle pieruńca. Najlepiej właśnie jak sobie człowiek sam wyhoduje, zasadzi, zaszyje i tak będzie gazdował. To jest najlepsze. No tutaj taki jeden z najbardziej dzikich odcinków WTR w sprawie drogomyśli. A jeszcze moment. Tak jest. 100. Sto kilometrów. Potwierdzenie, jest 100 km. To jest świetny wynik. To jest najdłuższa rajza w tym sezonie. A jeszcze 20 km do chałupy. Tutaj się właśnie pierwszy odcinek specjalny. Wyszły 1200. Będą wjeżdżać na wały jeziora Gołchowskiego. Odcinek specjalny Wisły 1200, czyli wały, o matko, wały Zalewu Gołchowskiego, ale jest masakra po prostu, nie umiał jechać, pokrzywy, no nieźle, nieźle.
osłabił 9,4 km na godzinę. Dobra. Czas trwania ostatniego kilometra było... Chyba dalej nie jedzie, bo sami kroków żmije będą. Widać późno wyspa, ale na GoPro i nie zobaczycie. Ale widzę ją. Nie wiem, po kiedy dopiero na tą wyspę robili, no ale jest. Ale mega, mega trudno praca. No właśnie, tam widać tę sztuczną wyspę. To okrągłe. Widać ją. Dobra. Masakra. Tak przez całą Polskę jechać. Ja pierdzielę. Mają goście odwagę. Ja by tu ani kilometra w tym nie jechał. Biorę, siedzę, nie będę mi im tam przeszkadzać. Jedna grupa jedzie tym odcinkiem, że jeden fałszywy ruch wykąpia się w jeziorze. Głęboko. Nie ma żadnego zabezpieczenia, żadnego murku, nic. No kluczy do tego. Ło. Ale tu już jest lepiej. Tu już jest więcej wydeptane. Tak, a tu mamy piękne jezioro, a byłby się wyrypał teraz. Rewelacja. A tu już przed nami dziko plaża, tak zwano. Tyle, że trzeba dość solidnie objechać. Ja pojadę sobie tędy. Nie kusić losu. Tak. Kończymy wał. Teraz będzie trochę niebezpiecznie. Nie róbcie tego raczej. Wisła 1200. Tutaj wchodzi na linia kolejowa, czyli na banan. A właśnie tu jedzie. Genau. Ska ekstrema. No to Wisła 1200 wyjeżdża tutaj na płyty. Potem zaś będzie skręcać. Droga technologiczna, więc chybia do Zabrzega. No a ja już też pomału ubiera się ku chałupie. Bo już jest 8 wieczór. Czyli prawie 10 godzin w trasie. To 15 km. Ale zawsze warto
nieważne dystans, nieważne jaki czas, ważne, żeby ruszać się, nie siedzieć w takie piękne dni w chałupie przed komputerem, laptopem czy jakimś innym ciuctwem. Nie rozumiem takich ludzi, co na przykład dzisiaj coś widział, siedzieli nad Wisłą i smartfon w ręce. Albo też widziałem pseudorowerzystów na elektrykach. Oczywiście smartfon, słuchawki i jedzie to taki król szos, nie? No ale cóż, takie dźwięki są lepsze. Akurat przez to. No ale czasem to tak jest, jak już ktoś się przyklei do elektroniki, to się już z niej nie umie uwolnić. Są tacy, którzy, że tak powiem, w chałupie już nie umieją żyć bez takich rzeczy. Z jednego pomieszczenia do drugiego nie potrafią przeleć bez elektroniki. Ja wiem, oni nawigacji potrzebują. Żartuję oczywiście. Nie no, ale są takie przypadki ludzi, którzy nie mogą się obejść bez tego. Kiedyś też o takich rzeczach powiedział, no to na mnie się co niektórzy zdenerwowali i powiedzieli: Roba, tyś przecież nie jest lepszy. Ty też tak robisz. No nie robię tak, bo ja mam komputer stacjonarny, także ja nie chodzę z elektroniką przy dupie 24 godziny na dobę. Oczywiście jeśli chodzi o rajzy, no to mam tutaj takiego kolegę, ale on mi tylko i wyłącznie służy do wezwania pomocy, czy też do robienia zdjęć, czy też do znaczenia trasy. I to jest koniec tematu. Pan Wojtek dzisiaj zaś dzwonił i się nie dodzwonił. Ja do niego dzwonił, ale się okazuje, że on też jest na jakimś rajdzie. Pan Jurek do mnie dzwonił. Nie dodzwonił się, ale ja do niego zadzwonił. Się okazało, że dzisiaj jest rajd rowerowy dookoła Zapory, o którym ja zapomniał po prostu. Ale i tak bym nie jechał, no bo a Wisła chciał zrobić. Przejechać się chociaż troszkę tym. Także no, naprawdę wielki szacun do tych ludzi, co jadą, a jadą z Wisły do Gdańska stąd, 1200 km. I tutaj pojadą najbliższa sobota. Roba oczywiście, jak tylko będzie mógł, będzie trzymał kciuki, kibicował buszkraftowemu, bo on jak będzie startował oczywiście, a jest czegoś. Dla niego taki spani w lesie to jest pestka. Szacun do typa. Ale pamiętajcie, każda rozrywka jest ważna. Ruszajmy się, nie siedźmy w chałupie, nie oglądajmy telewizorów, a zwłaszcza tego, no, szpilów polskiej reprezentacji. Zresztą i tak nie będziemy ich oglądać, bo zgodnie z przewidywaniami, no to skończyło się na trzech szpilach, i czyli meczach, i do widzenia Polsko. Ale w jednym wypadku mnie zaskoczyli, 1-1 z Hiszpanią, że to jest sukces, że no, to na 40 lat taki coś się zdarza. Ale tylko słupek uratował ich od przegranej. A tak ze Słowacją 1-2, z czego jeden to samobój. A potem ze Szwecją przegrali 3-2. Także do widzenia Polsko. I może dzisiaj temu tyle tych ożyroków było na trasie. W Skoczowie pełno ożyroków, w Ustroniu pełno ożyroków, w Wiśle też pełno ożyroków. No bo chłopy po prostu płakały. Płakały chłopy, że Polacy tak fest wsierżli te mistrzostwa. Ale ja wcale nie płaczę.
Ja się wręcz cieszę, że ich tak mimo. Także wyłączamy elektronika, ruszamy się, bo ruch to zdrowie, a nie ma żadnej przyjemności w siedzeniu w taką piękną pogodę, jak się ma wolny dzień, wolny czas w chałupie, nie ma co siedzieć, trzeba się ruszać i żyć po prostu pełną piersią, nie słuchać tych pierdół o pandemii, o szczepieniach, o tych różnych duperelach, tylko po prostu jechać na rajdę. Albo też co innego robić, nie? Czyli jechać, jakaś połazić po górach, albo nie wiem, opływać. Można też co innego robić, nie samymi rajdami człowiek żyje. Też mam taki zamiar. To coś się nie udaje jak na razie, ale myślę, że się uda. Tak, no to teraz Wisła 1200, skręcę w lewo, tam w stronę brzegu jeziora, tam przejeżdżę takim leśnym duftym w stronę asfaltowej drogi i tą asfaltową drogą jedzie na wał za brzegu i ja się tam trasą Wisły 1200 pożegnam. Bo już pojada do Brzma. Tak więc tutaj skręcają w prawo, a jojada w prawo, a oni skręcają w lewo. Na jeziora. Dobry zięci! Ja, genau, kończymy ta nasza relacja takim oto pięknym widokiem na wale Zalewu Goczałkowickiego. Nawet zakochana para tam się trafiła, tam fajnie powinna być. Chcą się utopić, ale to jest ich sprawa. Kaleje się. To jak było? Ano było fantastycznie. Ponad 100 km jest. Także super sprawa. Pierwsza taka daleko rajza w tym sezonie. Niestety bardzo późno. Ale inauguracja wakacji fantastyczna. Trochę się tam boję na tym cieńku wyjeżdżać. To nie wiadomo jak to po tym COVID-zie. Ale okazało się wszystko ok. Na początku mnie nogi trochę bolały, ale teraz jest super. Zobaczymy jak będzie w następnych dniach. A teraz z tego to fantastycznego mojego lasu żegnam się z wami. Do zobaczenia na trasach. Hej!